Witam Państwa serdecznie. Mateusz Jabłoński, Fundacja Przyszłość Pokoleń. W dniu dzisiejszym chciałbym z Państwem porozmawiać o prawach konsumenta, podejść do tej tematyki z perspektywy bezpieczeństwa seniorów. W dniu dzisiejszym bardzo popularne stały się oferowane prezentacje, bardzo popularne stały się sprzedaże dokonywane przez telefon. Określone towary, których przydatność jest bardzo wątpliwa dla seniorów, są w zasadzie, mówiąc kolokwialnie, wciskane im tylko po to, żeby zwiększyć sprzedaż danego podmiotu. W tym zakresie, jako fundacja, rekomendujemy w pierwszej kolejności bardzo daleko posuniętą asertywność. Trzeba móc powiedzieć nie takiemu natrętnemu sprzedawcy, który akurat przypadkiem wylosował nasz numer telefonu. Dodatkowo powinniśmy zawsze zaznajomić się z treścią wszelkich pism i wszelkich umów, które są nam później doręczane, często przez kurierów. Kurierzy ci zawsze się śpieszą, a tymczasem my powinniśmy mieć prawo i powinniśmy mieć możliwość do tego, aby zaznajomić się z treściami, na które się zgadzamy. Jeżeli zaś dalej posiadamy jakieś wątpliwości, skonsultujmy się z kimś zaufanym, z kimś bardziej doświadczonym, kto będzie mógł przestrzec nas przed jakimiś zagrożeniami. Jeżeli jednak dojdzie do tego, że zawrzemy taką umowę na odległość, a więc przez internet, czy przez telefon, albo poza lokalem przedsiębiorstwa, to przysługuje nam jako konsumentowi 14-dniowy termin na odstąpienie od niej bez podawania przyczyn. Jest to tak zwane prawo do namysłu. Ustawodawca zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że sprzedaż w dobie dzisiejszej bywa bardzo agresywna i umożliwia konsumentom wyjście poza te gorące emocje i dokonanie pewnej obiektywnej oceny swojej sytuacji i zasadności danego zakupu. Dlatego też mamy 14-dniowy termin na złożenie oświadczenia woli sprzedawcy o tym, że odstępujemy od tej umowy. Taka umowa uważa się i jest traktowana jako taka, która nigdy nie została zawarta. I strony muszą zwrócić sobie to, co wzajemnie wcześniej świadczyły. Odpowiednio zatem my będziemy zobowiązani do zwrotu przedmiotów, które nabyliśmy pod wpływem emocji, a sprzedawca powinien zwrócić nam pieniądze. Takie oświadczenie woli warto sprzedawcy przesłać najlepiej w drodze tradycyjnej korespondencji, za potwierdzeniem nadania, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby mieć namacalny dowód złożenia takiego oświadczenia woli, a przynajmniej przesłać wiadomość e-mail i gdzie się zachować dla późniejszych celów dowodowych. Uprawnienia do odstąpienia umowy wynikającego z ustawy o prawach konsumenckich nie należy mylić z naszymi uprawnieniami jako konsumenta wynikającymi z rękojmi rzeczy sprzedanej. Uprawnienia z rękojmi związane są z cechami charakterystycznymi danej rzeczy ruchomej, którą sprzedawca, przedsiębiorca sprzedał nam, konsumentom. Jeżeli ta rzecz ma wady fizyczne lub prawne, czyli w wielkim uproszczeniu nie posiada cech, o których istnieniu zapewniał nas sprzedawca, możemy wtedy złożyć mu stosowne oświadczenia woli i w jakiś nowy sposób żądać zmodyfikowania tego stosunku umownego. Czyli możemy żądać wymiany towaru na nowy, naprawienia wszelkich wad, które odkryliśmy w takiej rzeczy, obniżenia ceny, a ostatecznie, jeżeli to będzie niesatysfakcjonujące, możemy nawet odstąpić od umowy, czego skutki przedstawiłem chwilkę temu. Niezależnie od tego, jaką formę wybierzemy, należy mieć je szczególnie na uwadze już na etapie zawierania danych umów. Szczególnie powinniśmy uczulić osoby starsze na uważne dobieranie słów, a nawet przerywanie rozmów, które prowadzone są z agresywnymi telemarketerami, którzy za wszelką cenę starają się tylko sprzedać osobom starszym kolejny nieprzydatny produkt. Jeżeli jednak już do tego dojdzie, śpieszymy z pomocą i analizujemy naszą sytuację pod względem faktycznym i prawnym,
aby jak najlepiej dobrać instrumenty do odstąpienia od takiej umowy. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.